Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was z kolejnej serii na kanale o nazwie Cuphead. Kochani, czym jest Cuphead? Cuphead to taka typowa platformówka z lat 2000, 90 na bazie i rysunkach disneyowskich, z tego co widzę. Więc ja już w Cupheada kiedyś grałem. Grałem może nie sporo, aczkolwiek kilka bossów przeszedłem i wiem, że jest to gra bardzo, ale to bardzo ciężka. No i kochani, co by wam powiedzieć na ten temat? Gram oczywiście na padzie. Gram na padzie, no i odcinki nie będą na pewno podzielone faktowo na jednego bossa i tak dalej. Będziemy próbowali po prostu to rozegrać, ja tego nie będę ciął. Zobaczymy, jak w tym tygodniowym naszym harmonogramie się wyrobimy, ile zdążymy przejść przez te pół godziny dziennie tej naszej kochanej gry. Dawno, dawno temu na magicznej malowanej wyspie żyli sobie dwaj braciszkowie, Filuś i Kubuś, dorastali beztrosko pod bacznym okiem mądrego Czajnisława. Pewnego dnia braciszkowie bardzo oddalili się od domu. Mimo wielu ostrzeżeń Czajnisława zaszli na manowce i trafili do kasyna Diabełę. W środku Filuś i Kubuś zaliczają serię zwycięstw przy stole do gry w kości. Ja cię kręcę, wrzasnął na to Kości Król, szemrany szef kasyna. Oni cały czas wygrywają. Niezła seria, chłopaki. Zaśmiał się ktoś, podszedłszy do stołu. Braciszkowie wstrzymali oddech. Był to właściciel kasyna, sam Diabełę. Może byśmy podnieśli stawkę, zaproponował szczerząc zęby w uśmiechu. I jeśli wygracie jeszcze raz, dostaniecie całą kasę mojego kasyna, zadudnił Diabełę, ale jeśli przegracie, wasze dusze będą moje. Umowa stoi? Znęcony łatwym łupem Filuś przytaknął i chwycił kości, by nimi rzucić. Rany budzkie, Filuś, nie! Krzyknął Kubuś, czuł bowiem, co im grozi. Niestety było już za późno. Dwie jedynki, zaśmiał się Diabeł, uderzając w podłogę. Przegraliście. Braciszkowie zadrżeli ze strachu, gdy nachylił się nad nimi. No, to co z tymi duszami? Braciszkowie zaczęli błagać o życie. Możemy jakoś inaczej spłacić ten dług? Zgaił Kubuś. Tak, prosimy pana, dodał spiesznie Filuś. Może i możecie, parsnął Diabeł, wyciągając listę. Mam tu spis nieuchwytnych dłużników. Przynieście mi ich duszę, a może puszczę wam to płazem, wyherbaciane kołki. No to ru! Ryknął Diabeł po chamsku, wywalając chłopców za drzwi. Macie czas do jutra, do północy, żeby zebrać te dusze. Inaczej wasze będą moje. Filuś i Kubuś byli tak przerażeni, że jak uciekali, to mało im buty nie pospadały. Chodź Kubi, wysapał Filuś. Musimy znaleźć Czajnisława. On będzie wiedział co zrobić. Nieźleście się wpakowali chłopcy. Wiem, że nie chcecie być pachołkami Diabełę. Ale jeśli odmówicie, nie chcę wiedzieć co was spotka. Na razie musicie udawać posłusznych, lećcie pod cyrografy. Tylko przygotujcie się na niezłą przeprawę. Kumple waszego dłużnika nie przywitają was z otwartymi ramionami. Możecie być wręcz pewni, że wyjdą z nich straszliwe bestie. Weźcie tę miksturę, żebyście mi nie tam uschli na wiór. Zyskacie dzięki temu niewiarygodne zdolności magiczne. Podejdźcie do mojego biurka i użyjcie mistycznego kałaża. Musicie się przygotować na niezłą burdę. Dobra, samouczek. Ja już grę znam. Grę już znam, ale dobra. Przejdźmy tak na szybko ten tutorial. No dobra, może nie znam. Dobra, znam. Tym się strzelało. Tym się stało. Dobra. Pyk. No. No właśnie. Atak X, moneta, zbieramy, aby jak najwięcej kupować ulepszeń. Dobra, lecimy na pierwszego Bosława, który jest Diabełę, jest Czajnisław, to jest Ibosełę. Jest Ibosełę. Lecimy. Ej chłopaki, co wpakowaliście się w tarapaty? Ja też kiedyś taki byłem, ciągle szukałem kłopotów. Biegałem, skakałem, strzelałem. Teraz wolę spacerować i czasem coś obejrzę. Ale, pozwólcie, że wam pomogę. Proszę bardzo. Zdobywasz 3 złote monety. Dziękuję. Psot w puszczy. Alonada. Running Gun. O, no już się popisał na pierwszym poziomie. Już taki problem. Kurde. Dobra, to był przypadek. Muszę się rozgrzać. Jeszcze raz. Muszę się rozgrzać. Ja po prostu jestem nierozgrzany. Widzicie, teraz już poszło lepiej. Teraz już poszło lepiej. Ewidentnie lepiej. Ja po prostu, jeżeli chodzi o platformówki, naprawdę bardzo, ale to bardzo dawno nie grałem. Au! Czemu on... No... Bez jaj. Ops. Op. Dobra. Pykło. Mam ostatniego life'a. Ale to będą jaja. Op. Monetka. O nie! Zapomniałem, że mam tutaj ten pęd. Dobra. I jeszcze raz. Już było blisko. Oh shit, here we go again. Nie zajmuj się nimi. Nie musisz. Nie musisz się nim zajmować, a i tak się zajmujesz. Muszę pamiętać, że na tym mam ten dash. Dobra. Hop. Hop, hop, hop. Pomordowani, pomordowani. Opa. To ja jestem królem tej gry. Op. Dobra. Nieźle. Lecimy, lecimy, lecimy. O kurde, to jest... Dobra, padło. Cuśka padła. Umrzyj. Pachołku. O! On się zrespił! Nie! Fuck! Dobra, już było blisko mety. Teraz już naprawdę było blisko mety. Kurde, jak ja dawno w platformówki nie grałem. Już nawet nie pamiętam, jak w to się grało. Naprawdę ciężko mi teraz się tak ogarnąć w jednej chwili. Jak człowiek zazwyczaj grał w spokojne gry, tak teraz tutaj może mieć problem. No ale obiecałem, że będzie harmonogram. Obiecałem. Jest harmonogram. Jest harmonogram. Żebyście mi nie mówili, że oszukuję. Już kilka osób twierdziło, że oszukuję w harmonogramie. A ja po prostu jestem uczciwy. A to wcale nie tak, że nie chciałem grać w Cupheada. Nie, nie, nie. No kurka wódka. Umrzyj. Mamy. Hop, 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 hop. Akme. Akorn. Dobra. Popadało, popadało. Mamy jeszcze dwa HP-ki. Nie jest źle. Hop. Umrzyj ty tam, grzybku. Dobra, udało się. Pykło. Jedno HP tylko straciliśmy. No mówię, praktyka czyni cuda. Uprawiam poszedł tylko 2 na 3. Ale poziom umiejętności 2 gwiazdki. Nowy rekord. Dobra, odblokowaliśmy sobie przejście na most. I tak, żeby nie zanudzić was tutaj, to oczywiście pierdykniemy sobie pierwszego bossa. No i zaczynamy. Zaczynamy ogródek. Ale to będzie ciężkie. Jeszcze skupić się na gadaniu i na tym, to już w ogóle jest porażka. Aha, dobra. Pierwsza fala. Cebula. Łeee, będzie płacz. Nie płacz mała. Nie płacz mała. Dobra. Marchewka. Nienawidzę tej marchewki. O nie. Kurde, jedno HP. No, będzie problem. Wspomniałem, że on się informuje, jak on strzela tym swoim cudem. O właśnie. Wspomniałem, że on w ogóle daje jakieś informacje. Mi wydawało się, że tak po prostu strzela jak głupi po prostu. Dobra, pykło, pykło. Pierwszy boss zaliczony. W sumie bardzo easy. Tylko z tym HP się nie popisaliśmy niestety. B minus. Dobra, idziemy dalej. Mafia włoszczyzny, zdobywasz cyrograf. Świetnie, pierwszy za nami. Co to? To nie! Żadnej forsy w banku. Prędzej małpym stryjem zostanę. O ile wiem, to miejsce też może być pod kontrolą Diabeła. Jak nie rozproszę kapitał, to nigdy nie dostaną mojej kapuchy. A jak ktoś znajdzie jakąś monetę albo dwie, to niech ma. Mówię wam, co to, to nie. Dobra, kolejny boss. Klubowa kabała. O nie, dwie żabki. Znaczy wiecie, ja jeżeli chodzi o Cupheada, to znam go mniej więcej tak... Znaczy pierwszą mapę prawie całą przeszedłem. Może nie całą, ale... Może nie całą, ale no tak 70%, 60%. Dobra. O! Co mi ty będziesz robił, wiatraczek? Przepraszam cię bardzo. O. Proszę się nie wiatrakować. On się hiperwentyluje. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Opa, odbijamy. O. Będzie za pierwszym razem, czy nie będzie za pierwszym razem? O nie, tutaj to się nie da strzelać. Tigery. Was chyba Bóg, delikatnie mówiąc, opuścił. Jak mi padnie, przestanie reagować, to będzie dobrze. Oho, teraz krowy. Weź tu ogarnij, który teraz. O nie! O nie! Nie! Było prawie. Prawie, naprawdę. Ale pech. Ale peszek. O! Brzydkie żaby. Ojej. A kysz mi stąd. Znów robaki. Znów robaczki. Dobra, leci. Pyk. Wypuszczamy wszystko, co mamy. O ty robaku. Ale byś mnie zrobił w kabana. Dobra. Udało się. Hop. Dobra, teraz pierwsze zegiery będą. A, kto to wymyślił? Jakiś szaleniec. Och, pykło. Op. Żabki. No jak? Przecież skoczyłem na to. No jak? No i teraz będzie Saigon. O. Znaczy, Gary. Najgorsze, co się mogło trafić. No właśnie, wiedziałem. Ile tym razem? No cię kopnę w dupę chyba. Trzeci raz. Podejście numer 3. O. Tego teraz tak zaczynasz? Jeszcze rzuciłem przypadkowo w dół, prawda? No nie. Ten będzie się tu rzucał, biedaczek. Ej, to było nie fair, to było bardzo nie fair. No, no, bez jaj. Wiem, czy teraz nie chcę już zacząć po prostu od początku, wiecie? Ops. Zobaczymy, może nam się uda. Op. Pierwsze żaby. Ostatnio na żabach to ja poległem strasznie. Op. Żaby. O nie. No kurde! Ojej. Dobra, podejście numer 4. Musimy to przejść. Chcieliście Cupheada? Macie Cupheada. I tak jeszcze się nie triggeruje. I tak się jeszcze nie triggeruje, więc nie jest źle. O. Hop. 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 Ty teraz będziesz w moją stronę leciał, prawda? Hop. Ładujemy szybko karty. Takie rzeczy są niesprawiedliwe, jak on tutaj mi dopiero zaczyna kręcić, a tym już strzela. To jest bardzo niesprawiedliwe. No dawaj, dawaj. Oni mają wspólne HP-ki. Strzelaj tą monetką. Ops. Dobra. Piknięte. Jak się człowiek nauczy tych jego kombosów, to jest już nieźle. O ile nie spartoli jakoś tak brzydko. To już ma mało HP. Został tyle razy, że naprawdę już musi mieć mało HP. No kurde, tak głupio. Z propuchy? No, już miałem strzelać. Dobra, pykło. Za czwartym razem. Dobra, B. Nie jest źle. I kolejny bosik wygrany. Rechot i żabokser. Zdobywasz cyrograf. Idziemy dalej. Co mnie podkusiło na tego Cupheada? Precz, siło nieczysta. O, chwila. Nie jesteście duchami. Właśnie miałam was odbić. Tak, tu się rozprawiamy z duchami. Tylko dureń strzelałby do kogoś, kogo tam nie ma. A skoro mowa o niebyciu, nie zechcielibyście stąd wybyć? Pożycie ryby. Ryba łowi rybę. Mauzoleum. Zobaczmy, co tam mauzoleum. Musimy się... A, musimy się od nich odbijać. Dobra. A musimy bronić tego. Kapuje. Kapuje, kapuje. Hop. 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 Dobra. Wąduszku. Jakiś mały, szybki. Oho, ten naprawdę jest mały, szybki. Dobra, pykło. I to za pierwszym razem. Cóż, tu dostaliśmy. Rany, nie wiem jak mam wam dziękować za ratunek. Gdzie moje maniery? Nie przedstawiłam się. Mówią na mnie bajeczna czarka. Bardzo mi miło. Szukałam magii, te przeklęte duchy mnie uwięziły. Skoro mowa o magii, mam tu taki pomocny podarunek. Na malowanej wyspie są inne mauzolea. Może byście... Spoko. Co dostaliśmy? Odblokowujesz nową super sztuczkę. Orety, nie zapominaj, że super sztuczki magiczne przed użyciem trzeba założyć w menu. Dobra. Super czarnie. To jest to, super sztuczka. Wciśnięcie z bańki, mocny atak, tylko poziomo. Niech będzie. I odwiedźmy sobie jeszcze może sklep przy okazji. Odwiedźmy sobie sklepik, bo tu widziałem, że był sklep. Knuży kram, przepraszam. Pościgówka. Duży zasięg obrażenia poniżej średnich, nie trzeba celować. Serce, dodatkowy punkt zdrowia. O, to byśmy sobie wzięli. Lekkie zmniejszenie siły ataku. Śrutówka, wielkie obrażenia, o ile zbliżysz się do celu. O, to biorę. Lobówka. Średni zasięg, niezłe obrażenia. Mniejsza szybkostrzelność. D4 czy serce? Serce dawaj. Kłódka parada, automatyczne odbicie. Dobra, na nic nas już niestety nie stać. Nowo kupionych przedmiotów trzeba użyć, żeby coś wam dały. Zerknijcie do menu przedmiotów. Już bierę. Dobra, dodatkowy punkt. Broń numer 2. No i świetnie. No tu nie ma przejścia? Bliska sprawa. Ego ślimakus. Jakoś sobie go nie przypominam. A, dobra. To ma naprawdę dobre DPS-y. Dobre ma DPS-y, faktycznie. Napierdziela jak głupie. O nie. No ale on też jest dobry. Oho, zrobił się duży. No. 2 HP. Kurde. No mnie ta broń strasznie... No jak? Ale zlamiłem. No, ale lama. Totalna lama. Z jakim jest szybki. Trzeba mu się na dupce trzymać i jest git. Nie zrobi się duży. Bardzo duży się zrobił. Opa. O nie. O nie, zrobił się rip. Ty dziadu. Ale ty jesteś szybki. Jakie masz umiejętności? Dziwne. Może tym będzie lepiej tam wyglądać, co? Może się do ciebie zbliżyć. No to właśnie to robię. No nie, nie mów, że umrę jeszcze. No kurde! Jaki unluck! Dobra, ale już wiem, jak go pokonać. No kurwa! Tyk. Całeś po dupce. Wow. No to gnojek. Ops. Zapomniałem, że mam dalsze przecież, kurde. Tak co, nikt całkowicie zapomniał. No nie. 2 HP. No właśnie, trzymam dasze. Przecież ja mam dasze. Jestem głupi czasem. Ja mam dasz. Umieraj już, kurde. Knockout. Żegnamy pana. Nawet tak źle nie poszło. B minus? Nie. D2B. Znaczy, aż B. Odblokowaliśmy sobie kolejny cyrograf. Ego ślimakus. Dobra. Ale moi drodzy, następne bossy i tym podobne zobaczycie już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda i harmonogram macie w opisie. No i co, w tym tygodniu oczywiście mam urlop. To musicie pamiętać, że są tylko i wyłącznie odcinki o 14:00. Ale myślę, że od poniedziałku następnego już wrócimy sobie z normalnym harmonogramem. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.